krótkim czasie podano nam wiele informacji i chociaż o wszystkim wiedziałam już wcześniej, to musiałam jeszcze trochę to przemyśleć. O, idę zebrać myśli, tak? No dobra. Jak tak, jak muszę w ciszy się skupić, to niech będzie. Ledwo wróciłam do pokoju i od razu wtuliłam się w łóżko. Co za dzień? Tyle się wydarzyło, a co najgorsze, dzień się jeszcze nie skończył. Jest dopiero wczesne popołudnie. Muszę sobie zrobić krótką drzemkę. Nie mogłam zasnąć. Informacje, które trafiły do mnie od wczoraj, krążyły ciągle w mojej głowie. Podsumujmy, może to wszystko mi się trochę rozjaśni. Wczoraj chłopcy wrócili z ważnej misji. Znaleźli święty Fred, skarb rodziny... A, tak. Renfeng Huang. Tak, to chyba było tak. Jak się nazywał ten flet? Hamel Nweser chyba, tak? Jejku. Nie pamiętam. To bo nasze są tych podobne. Hamel Nweser czy Hamel Nweser? Weser, niech będzie. Chociaż nie pamiętam. A więc jesteśmy w posiadaniu tego instrumentu i Miko chce oddać go panu Huang Hua. W międzyczasie toczy się druga misja, na którą wcześniej wyruszył Ezarel i która odbywa się w wiosce... Nie wiem, jakie to ma znaczenie. Balevenia, nie. Balenwia, nie. Blavenia. Balenwia, tak. Chyba tak. Balenwia. Żeby dokończyć tę misję, Miko wysłała kolejnych członków straży, w tym Evelyn i Chroma. Na razie wszystko wydaje się proste. Pewne rzeczy nie dają mi jednak spokoju. To, co powiedział mi Nefra na temat ludzi, nie mogę zignorować tej informacji. Ta organizacja, o której mówili, przypomina mi w wielu aspektach pewne rzeczy z mojego świata. Znaczy, mówili oni o tamtejszych zgromadzeniach, takich jak Illuminati lub Templariusza. Przypominam sobie, że... Kogo najbardziej boisz się w Eldarii? Illuminatów, Triady czy Templariuszy? Co? Przecież oni pochodzą z mojego świata. Nie tylko. Co masz na myśli? Przykro mi, potrzebowałbym całego dnia, aby ci wszystko wytłumaczyć. Nie możesz po prostu wybrać jednej z odpowiedzi? Nie pamiętam, co chciałam. Illuminatów chyba. Zaczynam się poważnie zastanawiać, czy nie ma tu jakiegoś związku. Muszę się dowiedzieć więcej na ten temat i poczytać w bibliotece. Mam jednak wrażenie, że całe to zamieszanie wokół przybycia ważnej osobistości będzie oznaczało, że pożegnam się ze swoim przywilejem dostępu do zbioru bibliotecznego. Było wcześniej korzystać. Zawsze będę jednak mogła zbadać ten temat później. Oby. W końcu udało mi się na chwilę zasnąć. Obudziłam się rzeźka jak rosa o poranku i postanowiłam przydać się na coś w tej straży. Jak uroczo. Po prostu nasz kopciuszek i śpiące królewna wstało. Nie miałam najmniejszego problemu ze znalezieniem sobie zajęcia. Były do wykonania dwie misje. Inne zadania były już zajęte. Misja Purrala... Purroja. Purral to ten rudy, a chyba Purroj to ten odchwańców. Może Purroj? Chodź. Ciekawe, gdzie jest Purroj. Zaczniemy od targu. Może... może trafię? Podeszłam do Purroja. Nie, od alchemii jednak. Cześć, przybywam na misję. Naprawdę? Co ratujesz mi życie? Co się stało? Czemu tak dziwnie mówisz? Ja miałem kolizję z innym stoiskiem i teraz wszystkie moje produkty się pomieszały. Kolizję? Aha, chcesz, żebym pomogła ci to poukładać? Tak, bardzo proszę, nie mam zbyt wiele czasu, bo powinienem iść na stoisko boczne, ale oto spis inwentarza. Okej, dopilnuję tego. Najpierw lazurowy pigment. O jacie, widzę przed sobą trzy kopczyki. Jeden z nich odpowiada lazurowemu pigmentowi. Mam tu dopisek, że jestem niebieski. No nie wiem, no chyba lazurowy jest chyba najbliżej do trzeciego. Chociaż ten też jest niebieski. Ale lazurowy bardziej jest chyba w tę stronę. Dobra, numer 3. Teraz fiolka eterycznego księżyca. Uwaga, ma specyficzny kształt i łatwo ją stłuc.
A mam tu trzy fiolki, które wyróżniają się spośród pozostałych. Fiolka eterycznego księżyca to zapewne... chyba dwójka, nie? Wygląda jak sierp księżyca. Kurczę, nie mogę rozczytać, co on tu napisał. Ale mam szczęście, Puroj zostawił też dopiski. Zielone, okej, to oczywiste. Zapewne dużo mi to pomoże. Mam tu trzy zielone rzeczy. Wydaje mi się, że chodzi o liście koki, o buraka, gaz korodujący. Liście koki? Przez chwilę układałam wszystkie przedmioty. Jak tam sobie radzisz? A za cholerę ci nie powiem, bo nie wiem. Myślę, że dobrze, ale mógłbyś rzucić okiem i nie zabić mnie. Dobrze, zacznijmy od lazurowego pigmentu. Ale nie, to też nie to. Może i jest niebieski, ale to arkaniczny pył. A skąd miałam wiedzieć? Popatrz, to było to. Chyba zwaliłam. Fiolki eterycznego księżyca. Doskonale. No dobra, to akurat było proste. Gaz korodujący. O to chodziło? Czemu pytasz? Nie mogłam rozczytać tego, co napisałeś. Przepraszam. Ale narobiłam. Nie ma problemu. Oj, no nie wiem, to taka kiepska pomoc. No cóż, nie do końca. Tak, to. Dziękuję ci za pomoc, Bonika. Oto formularz raportu. Wstępie go dla ciebie wypełniłam. Aha, super. Teraz wystarczy tylko złożyć go u Ika i Kero. Szybko poszłam do biblioteki, żeby zdać dokumenty. Nie mam teraz już absolutnie nic do zrobienia. Nie przegapcie naszej najnowszej kolekcji Wschodzący Feniks. Na wszystkie artykuły obowiązuje zniżka 30%. Dzisiaj i tylko dzisiaj. Zapraszamy. Popatrzcie na te kolory i styl, a przede wszystkim będą świetnie pasować na przyjęcie wysłanników. Zgromadziło się wokół niej wiele osób. Zobaczę później, co tam ma. Tak, na razie idę znowu przemyśliwać. I w taki oto sposób, mając zaledwie 3 many, udało mi się stworzyć biznes tak samo dochodowy jak mój. Ziewa. A nie ziewaj, bo mi się chce. Ale skąd ten pan zaczął? To nosi znamiona hazardu. Jeśli się czegoś chce, to da się to zrobić. Trzeba wierzyć w swoją szczęśliwą gwiazdę. Nie wiem, o czym mówią, ale Karen wygląda na bardzo zainteresowaną. Okej. Co mam teraz zrobić? A skąd ja mam wiedzieć? Osaczacie mnie. Czy mogłabyś zanieść te jajka pod inkubatory? Tak, już. O, Bonika, co ty tu robisz? Pokój za plecami twoimi mój jest. Po prostu zabijam czas. Nie mam zbyt wiele do roboty. Jak widzę, wszyscy mają coś do roboty poza mną. Fiu, co za wyczerpujący dzień. Ale sama stwierdziłaś, że nie masz nic do roboty. Co się tak zmęczyło? Cieszę się, że nareszcie się skończył. Po kolacji poszłam się położyć. Obudziłam się o świcie. Zaczyna się nowy dzień, aż boję się myśleć, co takiego może się dzisiaj wydarzyć. Plątałam się po kwaterze głównej bez konkretnego celu, oprócz standardowych zajęć, misji, ćwiczenia, składania bronią, pogawędki itp. W południe odkryłam kilka zmian, które Karuto wprowadził na stołówce. Się elegancko zrobiło. O, jak tu pięknie. Karuto, włożyłeś koszulę? No oczywiście, że nie. Haha, zadbałem o wszystko. Popatrz, jaki delikatny jest ten obrus. Te przeszycia, ta koronka. Dotknęłam tkaniny, żeby sprawić mu przyjemność. Masz rację, jest piękne. Mam nadzieję, że ty też wystąpisz w czymś bardziej odpowiednim. Co? A co ja jest nie tak z moim strojem? Nie, no nic. Ogólnie to jest dobre dla plepsu. Idealne nadaje się do wycierania kurzy i szorowania garnków. A twój fartuch, ta, żeby fartuch. Koszyłki nawet na sobie nie masz. Nie wiem, co powiedzieć. Mój syn jest przecież w porządku. Może by być, jak posłucham jego rady. Ma rację, że znajdzie sobie nowy strój. Ciekawe, gdzie jest góry Riri. Tam, znajdziemy ten strój. Chociaż chyba nie będę musiała z niego długi rozpłacić, bo już go mam. Bonika, co cię tu sprowadza? Wiedziałam, że sprzedajesz stroje na przybycie wysłannika. Tak, i wiesz co? Chyba mam dla ciebie idealny model. Chodź ze mną na targ. Oto model dla ciebie.
No mam. Mam nadzieję, że drugi raz nie będę musiała płacić, bo już go mam. Nie, no raczej te gry nie każą płacić dwa razy za to samo. Popatrz tylko, jaki delikatny jest ten materiał i te wzory na rękawach. Czyż nie przypominają one skrzydeł ognistego ptaka? Ha? Tak? Przypominają mi skrzydła ważki. Ognisty ptak. Ważka. Spoko. Chciałam też uniknąć strojów z motywem piór. Są zbyt banalne jak na taką okazję. Powiedziałam pani z wielkim boa. Kotka z wielkim boa. Jest, nie no, jest wspaniałe, bardzo mi się podoba, spoko, jest bardzo śliczne. Poza tym mam już taki strój. Naprawdę, nie przypominam sobie, żeby ci go sprzedawał, ale masz dobry gust. Dobra, to jeszcze nie wszystko, ale nie chcę spędzić czasu tylko na oglądaniu. Może wrócę do swojego pokoju. I co, mam się w to ubrać? Tak sobie myślę, że może powinnam spróbować poznać trochę więcej osób. Dobrze mi zrobi, jak się trochę więcej poudzielam towarzysko. Chociaż może lepiej nie zaprzątać sobie tym głowy. Co ma się zdarzyć i tak się zdarzy. Poszłam do swojego pokoju. No w ogóle to po co to przemyślałaś? Ja nie rozumiem, ja cię nie rozumiem dzisiaj. Zatrzymaj się, a może kogoś poznam, a może jednak nie. Kobieta zmienną jest, no bardzo, bardzo. Poszłam do swojego pokoju i po drodze natknęłam się na młodego chłopaka o rudych włosach. Wyglądał na nieśmiałego. Rozmawialiśmy przez kilka chwil. Potem podszedł do swojej dziewczyny, zupełnie zapomniałam zapytać go, jak ma na imię. To nie problem, jeszcze go kiedyś spotkam. Strasznie jest w końcu aż tak liczna, chociaż w sumie to jest. Jejku! Te jej myśli mnie rozwalają. Nareszcie w swoim pokoju, dobrze znaleźć trochę wytchnienia, ale zaraz zmienię zdanie. Położyłam się na łóżku i zamknęłam oczy na 5 minut. Ty otworzyłam, była już noc. Ostatecznie postanowiłam pójść znowu spać. Minęło kilka dni, podczas których wszyscy zajmowali się, jak zwykle, różnymi misjami. Już to są! Dobra, ale ja może moją postać przebiorę właśnie, a propos to. Także ja zaraz wracam. No i gotowa, tak się prezentuję w nowym stroju. Stwierdziłam, że skoro już jest ten dzień przybycia, to mogę ją ubrać tak, jak powinna wyglądać. Nawet spoko wygląda z tymi włoskami. Podobają mi się takie włoski. W sumie to może bym się sobie tak cięła kiedyś. Miałam podobne już wzory. Dobra, to wracamy. Już to są. Karen wpadła do mojego pokoju jak burza. No dalej, Bonika, chodź ich zobaczyć. O kim ty mówisz? O wysłannikach. Złapała mnie i zaciągnęła aż do ogrodów kwatery głównej. Mamy tutaj niezły tłum. Wszyscy gromadzili się przed kilkoma osobami. Można by powiedzieć, że były one ubrane w stylu chińskim. O, widzę kobietę i mężczyznę, którzy zdecydowanie wyróżniają się z tłumu. Oni mówili, że Huang Hua to jest facet. Ale szczerze powiedziawszy, facet jest strasznie skromnie ubrany w porównaniu do tej babki. Więc raczej za tym właśnie szłam, że skoro on jest skromniej ubrany, to jednak chyba ona jest trochę wyżej, skoro tak się ostrzeliła. Może ta Huang Hua to jest jednak kobieta. Jeśli tak jest, to znaczy, że od początku się myliłam. Nie wygląda na zbyt charyzmatyczną. Super. A kogo ty się spodziewałaś? Komandor Shepard. Nie no, jest niesamowicie piękna, mi się wydaje. Naprawdę jest bardzo ładna. Bardzo was wszystkich proszę, dajcie nam przejść. O, Miko, nie martw się, to dla mnie przyjemność widzieć taki tłum. Huang Hua, będziesz mieć sporo czasu, żeby z nimi porozmawiać dzisiaj i w kolejnych dniach. Huang Hua jest kobietą, wiedziałam. No prawie, dopiero się domyśliłaś. Cóż, gdy przeczytałam to nazwisko w dokumentach Keroshan, sądziłam jednak, że to mężczyzna. Zresztą Miko, dezinformację szerzyła, bo mówiła Peron. Znów okazuje się, że pozory mylą. Zif, możesz poprosić do mnie to dziecko? Oczywiście. Wskazała na Marego, który podskoczył na dwóch nogach. Zif przeprowadził Marego do tej młodej kobiety. Pogłaskała go po włosach, ale nie słyszałam, co mu powiedziała. W każdym razie mały wygląda na zupełnie oczarowanego. Można by powiedzieć, że to prawdziwa gwiazda roka pośród swoich fanów. Każdy reaguje na swój sposób, to zabawne. O, niedaleko mnie stoi Karuto, Karen i Alaya. Karen, Karuto, Alai. A to Karen.
trzeba podreperować nasz lowometr. Może nie chodzi o miłość, ale kurde, jak ona, totalnie. Czemu ja tak unizemnisowałam? Nie fair. Co za elegancja. Popatrz na te klejnoty, są chyba wysadzane maną. Jestem zazdrosna. Odwróciła się ponuro. Z pewnymi trudnościami Miko i spółka zdołali wydostać się z tłumu i odeszli. Przypuszczam, że udali się do kryształowej sali, żeby porozmawiać na osobności. W każdym razie pojawienie się tych przybyszów wywołało tyle zamieszania w kwaterze głównej, że chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej na temat odwiedzających nas wysłanników. Mamy zapytać a członków kwatery głównej? A może nie, wyjść nie ma po co. Co, tracimy, ale bez sensu. I co mi ludzie powiedzą o Huang, Hua i Zifie? W ogóle tyle ludzi było, a znowu pusto. I kogoś znaleźć trudno. Coś cię dręczy? Trochę tak, przybycie tej Huang Hua. Przeszkadza ci to? Zdolności Feng Huangów. Nie chcę, żeby mogli zajrzeć w głąb mojej duszy lub czytać w moim sercu. A to naprawdę potrafię robić takie rzeczy? Tak, wydaje się, że tak, ale nie jest to udowodnione. A czemu przeszkadzałoby ci to, że odczytaliby, co nosisz w swoim sercu? Jak wszyscy, mam swoje małe tajemnice. O, kimś się podchochujesz? Może w chromie? Mam nadzieję, bo tak go traktujesz, że jednak przydało się, żebyś go nie wykorzystywała tak. O, Bonika! Cześć, Mary, jak się miewasz? Bardzo super, widziałaś? Pogłaskała mnie po włosach. Tak, widziałam, to było urocze. Poza tym dała mi cukierki, były przepyszne. To chyba powinieneś być zadowolony. No chyba jest. Tak, poza tym jest taka piękna, jak ty i Miko. O, dziękuję, jaki ty słodki jesteś. Po prostu skarbek. Zajrzymy jeszcze do pokoi. Co tam się w... Czy ktoś się gdzieś nie skitrał? Po kątach. Wygląda na to, że nie. Może upnę włosy na bok? Ale ja? O, Bonika, co ty tutaj robisz? Właśnie rozmawiałam trochę ze wszystkimi na temat przybycia wysłanników. Przeszkadzam ci? Nie, nie przeszkadzasz. Zastanawiałam się właśnie nad zmianą fryzury. Widziałam Huang Hua Ren Feng Huang i to naprawdę piękna kobieta. Chce mieć tyle kosy, co ona. Rozumiem, ale ty masz już swój własny styl. O, cóż, no tak. Jasne, że tak. Poza tym nie jest przecież z mojej rasy. Syreny i Feng Huangi nie mają ze sobą nic wspólnego. Wiesz, co to jest Feng Huang, prawda? Nie do końca. To rodzaj Feniksa. Słyszałaś o Feniksach? Tak, tak, są dosyć znane w moim świecie. O, opowiedz mi proszę. Według legend istnieje tylko jeden Feniks, który umiera co 500 lat, bo jakoś tak spala się, powstaje z popiołów. Nazywany jest także ognistym ptakiem. O, w każdym razie to ciekawe dowiedzieć się, że tak naprawdę istnieje cały ród Feniksów. To nie do końca tak. To lud, który tworzy Feniksa. Jak to? Tak naprawdę nazywamy ich Feng Huangami i jest to nazwa ich gatunku. Tak jak ja jestem Syreną, a Miko jest Kitsune. Okej, to rozumiem. U Feng Huangów ten Feniks to jest najlepszy z nich. Ogólnie rzecz biorąc, we wspólnocie Feng Huangów, Feniks to Feng Huang, który przeszedł testy i zdobył specjalne moce kojarzone z rolą Feniksa. A więc nazwa Feniks to tak naprawdę tytuł nadawany wybranemu członkowi wspólnoty. Zgadza się. Okej. Trochę się dowiedzieliśmy przynajmniej, co to jest ten Feng Huang. Pomocne. Ale dalej nikogo nie ma poza Alają. Wszyscy się pochowali i nie chcą ze mną rozmawiać. I dlaczego? Przestaniesz się w końcu wtrącać w moje sprawy, a to do mnie? Nie robię tego umyślnie! A więc po co zawracasz mi głowę? Bo się ślajasz na środku korytarza, po prostu na ciebie wpadłam! Nie sądziłam, że cię tu spotkam. Chciałam po prostu dowiedzieć się czegoś więcej o tych wysłannikach. Co chcesz wiedzieć?
Sama nie wiem, znam tylko ich imiona, Huang Hua i Zif, a tak poza tym nie wiem na ich temat nic więcej. Feng Zifu, chyba nie jesteś taka głupia, żeby zapominać o tytule. Słucham? Wszystkie Feng Huangi rodzaju męskiego tytułujemy Feng, a potem podajemy imię Zifu. Przykro mi, nic nie wiedziałam o tytułach. Chyba nie za wiele zrozumiałaś, ale przynajmniej wyglądasz na taką, która szybko się uczy. Dziękuję, że mnie tego nauczyłeś. Feng Zifu, coś się rozmarzyłeś. Jaśnieczą westchnął. Creepy. O, straszne. No i co? I co ja jeszcze mam zrobić? Kogo ja jeszcze mam łapać? Bo nie wiem. Się szlajam już wszędzie i nikt mi nic nie mówi. Czemu? Dobra, chyba zajrzę do solucji, bo to nie ma sensu, żebym ja się tu szlajała i się, żeby się nic nie działo. To jest nie fair. Nie wiem, w kuźni? Dobra, chyba idę zerknę, bo szlajam i nic się nie dzieje, a ja punkty tracę, także zaraz wracam. No, witajcie. Tak, w ogóle zaczęłam nagrywać się z tego dnia, bo coś się zbuntowało i nie chciało przeskoczyć. Stwierdziłam, że nie ma co marnować więcej punktów, po prostu wrócę następnego dnia. No i się sprawdziło. Następny dzień bez problemu mi wyskoczył Cyrilis z przychodni. Co jest dość po prostu zabawne. Tak, chyba uważają, żeby gracze za bardzo nie siedzieli przeciągiem dłużej niż godzinę. Dobra. Cześć Cyrilis. Dalej cię nie lubię, ale mam się przywitać z tobą grzecznie. Dzień dobry, co cię tu sprowadza? Jeśli powiem, uznać, że jestem zbyt wściekawska. No bez przesady. Ale to też jest tak, że pytuję wszystkich na temat wysłanników. Detektyw. Bonika na tropie. No to trochę, wyszła po nas spacer, niech będzie. Ale zęby. Chyba raczej chcesz dowiedzieć się więcej o świecie, który cię otacza. Nie kłam. Oj, bywa. Wiedziałem. A więc, odpowiadając na twoje pytanie, lud Fenhuangów i mój lud zawsze były sobie bliskie. Bardzo długo służyliśmy im, chroniąc lasy otaczające ich tereny. Chyba chronicie całkiem dużo lasu. Jest nas dużo i jesteśmy nomadami, a więc tak. Nomadami, czyli zdarza się, że porzucacie las, który chroniliście. Nie porzucamy, to las bierze sobie od nas wolne. Co masz na myśli? Gdy przyroda nas potrzebuje, przebywamy, a gdy nie jesteśmy już potrzebni, odchodzimy. Czemu więc stąd nie odejdziesz? Las El nie jest już chyba w niebezpieczeństwie. To prawda, ale Straż El mnie potrzebuje, więc zostałem. Rozumiem. A do czego cię potrzebuje? Dobra, już nie pamiętam co dalej, kogo dalej musiałam szukać, ale chyba na zewnątrz. Hej, miss! Miss? Cześć, Ikar! Miko cię wzywa, z jakiego powodu? Sama najlepiej ci wytłumaczę, idź do niej. Się chyba po tarabanie, skoro tak. No tylko po co wychodziłam? Tylko po to, żeby na Ikar wpaść. Miko, jestem. Potrzebujesz czegoś ode mnie? A więc to ona jest prześliczna. Jesteś przerażająca. Zamknij buzię. I do tego ten strój to na moją cześć? Ależ masz klasę. Ja chyba... Zaczęło mnie szczypać w policzki i obracać wokół. Można by powiedzieć, że ogląda mnie od stóp do głów, a teraz objęła mnie ramionami. Dobra, my się znamy? Huang Hua, daj jej chwilę odetchnąć, proszę. Niko, dobrze wiesz, że nie mogę oderwać od ciebie oczu. Co? Powiem krótko, potem będziesz miała czas, żeby zrobić z nią co zechcesz. No, a ja mogę się wypowiedzieć? Dobrze, zgoda. W takim razie pójdę odpocząć. Moi towarzysze również potrzebują chwili wytchnienia. Bonika, widzimy się niedługo. Chyba.
Panienko, przyjdę po ciebie, gdy dama Hua się obudzi. Oboje wyszli z sali. Miko, co tu się dzieje? Co się stało? Mówiąc wprost, Huang Hua poprosiła, żebyś była jej... cóż, jakby to powiedzieć... żebyś jej towarzyszyła. Była jej damą do towarzystwa podczas jej pobytu tutaj. Dwórką, mogłaś powiedzieć. Dama do towarzystwa mi dzisiaj się kojarzy. Dlaczego ja? Na pewno są osoby, które są bardziej kompetentne ode mnie. Jesteś jej nową fanaberią. Niecodziennie widujemy tu ludzi i po prostu ją fascynujesz. To chyba pierwsza osoba, na której robi wrażenie fakt, że jestem człowiekiem. Tak czy siak, nie masz wyboru. Nie ma tak drani. No dobra, to dla mnie żaden problem, póki nie będzie mnie za często dotykać. Super, bałam się, że odmówisz. Zwykle staram się nie narzucać nikomu misji, ale tutaj nie mam za bardzo wyboru. Rozumiem, jakby nie było, należę do tej straży, więc wykonuję twoje rozkazy. Ale nie jesteś też żołnierzem, ani marionetką, która musi wykonywać wszystko bezmyślnie. Chyba się rozumiemy, cóż pokrótce. Mam nadzieję, że znasz podstawowe zasady savoir-vivre i podejmowania gości. No jak mówiłam, tak. Nie ma co w ludzi. Trochę uczestniczyłam w wielu oficjalnych przyjęciach, które organizował mój ojciec. To znaczy? Cóż, czasami zapraszał do domu ważnych klientów, a więc musiałyśmy z mamą prezentować nienaganne maniery. Być uprzejme, odpowiednio ubrane, godnie wyrazić szacunek dla statusu danej osoby itp. Nie mogłam się powstrzymać od przemycania nutki sarkazmu w swojej wypowiedzi. Kim był twój tata? wcale mnie to nie dziwi. Gdy tylko cię zobaczyłam, wiedziałam, że jesteś cenna. What? To dlatego chciałaś mnie palić? Cenna? A więc czy muszę cię czegoś jeszcze nauczyć? Nie powiedziała, co jej chodzi z tym byciem cenną. Na pewno mi to nie zaszkodzi. Inna kwestia, że tutaj mogą być inne zasady savoir-vivre, ja bym się bała. Co dziwne, Miko podała mi, jak trzymać plecy jeszcze bardziej prosto niż dotychczas. Odkąd pojawiłam się w Eldarii, pozwoliłam sobie żyć trochę tak, jakbym prawie całkowicie zapomniała o swojej przeszłości. To, co ty, kurde, księżniczką byłaś, pokrótce przypomniała mi zasady zachowania i podejmowania gości. Zauważyłam, że pod maską kobiety cholerycznej i autorytarnej kryje się osoba, która ma duże pojęcie o dobrym wychowaniu i manierach. Zastanawiam się, kiedy i w jakich okolicznościach mogła poznać taką osobę jak Huang Hua. No cóż, jest szefową straży, więc raczej można się domyślić. Dobrze, myślę, że znasz główne zasady, które pozwolą ci dobrze służyć Huang Hua. Nie zapomnij, aby zwracać się do niej per damo, chyba że sama pozwoli ci zwracać się do niej bezpośrednio po imieniu. Nie wątpię, że to zrobi. Trzymaj się prosto i nie bądź zbyt ciekawska. Zachowaj dyskrecję. Zaczęła mnie prostować i poprawiać. Mam wrażenie, że stresuje ją fakt, że Huang Hua ma spędzić ze mną trochę czasu. No, chyba że jest odwrotnie. Monika, sądzę, że tym razem ta misja pozwoli ci zdobyć szacunek i poważanie straży. Sama to sobie mówisz. Dam sobie radę, Miko. Powierzyłaś mi ważną misję i zrobię wszystko, żeby cię nie zawieść. No, czemu nagle taki respekt? Możesz porobić coś w międzyczasie, czekając na Feng Zipu. Przyjdzie po ciebie. Powodzenia. Mam poczekać, aż Huang Hua skończy odpoczywać. Nie za bardzo wiem, ile czasu Huang Hua ma zamiar odpoczywać. Chyba nie powinnam zajmować się niczym czasochłonnym. Zawsze mogę trochę poćwiczyć lub dalej szukać informacji o portalach. Nadal wiele moich pytań pozostaje bez odpowiedzi. Nie wiem, na co się zdecydować. Ogólnie posługiwanie bronią mi bardziej pasuje, ale... jeszcze się spocę, zniszczę ciucha, będę śmierdzić przy Huang Hua, więc idę po prostu dawać historię. Eldarii. Nadal muszę dowiedzieć się wielu rzeczy. Nie wykorzystałam jeszcze w pełni przywileju, jakim obdarzyła mnie Miko, zezwalając na dostęp do zbioru bibliotecznego. To co, do biblioteki? Dobra. Przynajmniej wiadomo gdzie. Przyszłam do biblioteki. Mam nadzieję, że jest tu Ikar, żebym mogła dostać dostęp do archiwum. Dostać dostęp. Ikar?
Jakiś hałas dochodzi spod stosu papierów i książek. Nie mówcie mi, że... Odgarnęłam stos... To jest nawiedzone. Odgarnęłam stos papierów, z którego delikatnie wynurzył się kosmyk rudych włosów. O, na wszystkie, koks, dziękuję, Monika. Dobrze, że mnie nasz, może pójść do biblioteki. Utopiłaby się w papierze. Co się stało? Myślę, że zakopałam się w pracy. To widzę, ale aż do tego stopnia? Nadal pracujesz nad tłumaczeniami? Tak. No co ty? I muszę przyznać, że tym razem czuję, że mnie to pokonały. Mam nadzieję, że Miko nie będzie zawiedziona. Chciała, żeby wszystko było perfekcyjne, a tak się zastanawiam, po co ty przyszłaś? Chciałam przejrzeć archiwa? Dobrze, otworzę je dla ciebie. Usiadłam w głębi sali ze zbiorem archiwów, żeby mieć trochę spokoju. Kero nie dał mi jeszcze tej książki, o której mówił, więc nadal nie mogłam przypisać wydarzeń do podanych dat. Muszę mu o tym przypomnieć. W sumie to nawet nie wiem, od czego zacząć. Ten zbiór biblioteczny liczy tyle pozycji. Są dwie książki, które nieustannie przykuwają moją uwagę, którą powinnam przeczytać. A skąd ja mam wiedzieć? Portrale dla żółtodziobów i trzy kropki. A trzy kropki może być o wszystkim, ale to takie ciekawe. Trzy kropki! Podeszłam do książki. Okładka zdawała się bardzo zwracać moją uwagę. Nie miała żadnego tytułu, ale w głębi serca wiedziałam, że to właśnie w niej znajdę odpowiedzi. Jakie? Tylko odpowiedzi na co? No właśnie nie wiem. Właśnie miałam otworzyć na pierwszej stronie, gdy nagle... Bonika, mam książkę, która mogłaby cię zainteresować. Co to za książka? Książka z przepisami. Przepisami? To czemu wy jej nie używacie? Przeczytaj, sama zobaczysz. Dobrze, otworzyłam książkę. O, chodzi o listę składników do otwarcia portali. Zastanawiam się, dlaczego i kartała mi tę książkę. A ja myślałam, że przepisy mi do gotowania. Okej. Okay. Może powinnam ją o to zapytać. Czyżby chciała nam pomóc? Zrobię to później. Najpierw przeczytam listę składników. Za smoka, to właśnie ten przedmiot skradziono z kwatery głównej, gdy tu przybyłam, nieprawdaż? No coś tam chyba tak. Poza tym są jeszcze łuski smoka, serce smoka. Może od razu skombinujmy całego smoka? Lista składników jest konsekwentna. Teraz już lepiej rozumiem, dlaczego strażnicy z piszarni muszą zebrać wszystkie elementy. Ale co mnie jednak intryguje? Nie wiem, czy chyba straży, a przeczytałam z piszarni? Tak, sorry. Już nie pamiętam. I kliknęłam jeszcze odruchowo. Co mnie jednak intryguje, to to, że wszystkie elementy są mniej lub bardziej związane ze smokami. Zastanawiam się dlaczego. Czy mam jakiegoś złapać? Tak, masz smoka? O, Feng Zifu. Dama Huang Hua wstała i czeka na panienkę w kryształowej sali. Mogę poskładać rzeczy zanim wyjdę albo od razu. Nie wiem, jak zostawię bałagan, to może się Ika wkurzyć, ale z drugiej strony pani wypada kazać czekać w Huang Hua, więc idę od razu. Może będę mogła się usprawiedliwić przed Ika, że to sprawa wyższej wagi i normalnie bym posprzątała. Kurczę, nie przeczytałam jeszcze wszystkiego i nie zapytałam Ikar o to, co chciałam. Znowu? Tak, to już każdy wie, gdzie z kryształowej sali. A, tak, jakoś pomyślałam, że tu. Poszłam za Feng Zifu prosto do kryształowej sali. Po drodze nie odezwał się do mnie ani słowem. O, przepraszam. O, jest i moja najpiękniejsza. Chyba znowu mnie coś bierze, bo jeszcze katar mam lekki. A przeczytałam w ogóle, że o, jest to moja najpiękniejsza? Już ci to mówiłam, ale ten strój naprawdę powala. Uwielbiam go. Dziękuję. To może już pójdziemy. No, pytanie gdzie? No tak, Bonika, dobrze, zaopiekuj się w Huang Hua. To moja droga przyjaciółka i liczę na to, że będzie traktowana jak należy. Spoko, postaram się nie pokazywać jej języka. Droga, przestań mi schlebiać, dobrze, wierzę, że nie musisz tego robić, żeby sprawić mi przyjemność. Podeszła do Miko i pogłaskała ją po policzku, ta jednak cofnęła się i zakleła. No i co? Daj spokój z tą dziecinadą, Bonika, podejdź tu. Wzięła mnie na stronę. Chciałabym, żeby się oprowadziła, ale również, żebyś opowiedziała jej trochę o swoim świecie. Wydaje mi się, że bardzo ją to interesuje. Huang Hua bywa mega ciekawska, czasami aż za bardzo. No to chyba sama by mnie zapytała. Aż tak?
Tylko wyrocznia to wiem, tak więc nie wahaj się stawiać jej granic. Dobrze, rozumiem. A miałam być miła. Idź już i nie rób takiej miny, dasz radę, a jednak mam stawiać granice. Dobra, dziękuję. Idziemy? Pan Kła przerwała nam, chwyciła mnie za dłoń i wyprowadziła z sali. Miko była nieźle zdziwiona takim obrotem spraw. Damo Huang Hua, jeśli to pani pasuje, oprowadzę panią po zakątkach kwatery głównej. Jakich zakątkach tajemniczych? Hej, natychmiast przestań. Po pierwsze, żadnego damo czy pani, ani innych nadętych tytułów. Po drugie, mów mi na ty. Mam zaledwie 70 lat. 70! Długość życia Fan Huangów musi znacznie różnić się od ludzkiej. I ostatnia rzecz. Damo Huang Hua, proszę zachować spokój. Nawet przed tym głupcem. Hej, ty nadęty! Parowoziec. Zif, bądź uprzejmy, proszę cię, nie wiem skąd się wziął parowóz, nie pytajcie. Wybacz mu, zawsze ma problem z tym, gdy chce mnie, gdy ktoś chce się do mnie zbliżyć. Nie myśli co mówi. Chyba raczej jeśli kogoś chcesz do siebie zbliżyć. Bo to nie ja weszłam z inicjatywą. Nie ma problemu, spokojnie, Bonika, nie rób z tego aferę. Wygląda na to, że cię nie lubi, więc ignoruj go, jesteś tutaj, by towarzyszyć Huang Hua. O, przepraszam. A więc jakie jest twoje ostatnie zalecenie? Mam nadzieję, że dam dzisiaj radę to dograć. A, tak, zaczekaj, niech no pomyślę. Nie nazywać mnie damą, mówić mi na ty i... Nie pamiętam już, zapomniałam. W takim razie chodźmy po... Ta 70. Alzheimer jednak dotyka. W takim razie chodźmy pozwiedzać. Może przypomnisz sobie po drodze. Nie. Nie? Jestem raczej zmęczona. Czy nie będzie ci to przeszkadzać, jeśli odłożymy zwiedzanie na jutro? Wolałabym gdzieś spokojnie usiąść i porozmawiać z tobą. Okej, nie wiem tylko za bardzo, o czym chcę ze mną rozmawiać. Jest jakieś szczególne miejsce, do którego chciałabyś się udać? Sama nie wiem. Zif, masz ochotę pójść coś zobaczyć? Wydaje się, że są to bujne ogrody, chociaż wątpię. Co? Wydaje się, ale chociaż wątpię? Widzieliśmy jakiś skrawek, pewnie nie ma tu nic więcej. Smutno i nieciekawie. Wiesz co? Zamknę cię w moim pokoju, który będzie przypominał mój stary. To będzie smutno i nieciekawie. Albo chodźmy do więzienia i go zamknijmy w klatce. Też będzie smutno i nieciekawie. Miła wiadomość dla ogrodników. Szybko się do niego przyzwyczaisz. Wkrótce nawet nie będziemy go słychać. Nie będziemy go słyszeć. Szczerze mówiąc, to chcę wiedzieć o tobie absolutnie wszystko. Wszystko, to może trochę zająć. No dalej, zabierz mnie do jakiegoś pięknego i rzeźkiego miejsca, tak żebyśmy mogły spokojnie porozmawiać. No co za diwa. Pięknego i rzeźkiego. Są takie miejsca w ogrodzie, które wydają mi się do tego idealne. A, chyba pamiętam, co jej tam pasowało. Także... Damo Huang Hua, Damo Huang Hua, czy może nam pani opowiedzieć jakąś historię? Gromadka dzieci otoczyła Huang Hua, co wyraźnie jej się spodobało. Oczywiście, Bonika, mam nadzieję, że to ci nie przeszkadza. Czemu miałoby? Nie, nie mam nic przeciwko. Zif, mógłbyś szybko przynieść moją książkę? Pobiegł w dali, wrócił 10 minut później. Huang Hua rozsiadła się na ziemi i zaprosiła mnie, żebym usiadła obok niej. Dzieci usiadły dookoła nas. Opowiem wam historię moich przodków. Przekazujemy ją sobie z pokolenia na pokolenie, a więc dzieci, posłuchajcie. Dawno, dawno temu, w czasach, gdy fery zaczynały opuszczać swoją ojczyznę, przybył do nas młody książę z niebiańskiego królestwa. Młody Fery był prostym człowiekiem i nie myślał o aspektach... To był Fery czy człowiekiem? Dobra, dobra, nie czepiam się słówek. Aspektach materialnych, takich jak klejnoty i złoto. W tamtych czasach, a były to czasy wielkiej plagi, wynagradzał swoich dobroczyńców, przeganiając szczury i uzdrawiając ich z chorób. Szczury czy ludzi? Uzdrawiał z chorób. Tymczasem obecność księcia w tej wiosce była zupełnym zbiegiem okoliczności. Podczas swej podróży słyszał, że wielu fery pozostało w wiosce. Nigdy żadnego nie spotkał, dlatego zastanawiał się, czy ta wieść jest prawdziwa. Pytał o to mieszkańców za pośrednictwem swoich współpracowników. W końcu, pewnego ranka, mały, pulchniutki burmistrz, który usłyszał o dochodzeniu prowadzonym przez księcia, zjawił się przed nim i potwierdził plotkę. Zaprowadzę cię do heretyków, którzy siedzą w naszych lasach, ale w zamian... W naszych lochach! Takich lasach!
Ale w zamian chce 1000 złotych monet. Ferry zaakceptował propozycję. Wymienili uściski dłoni na przypieczętowanie umowy. Gdy tylko książę dał 1000 złotych monet burmistrzowi, ten zaprowadził go do lochu, gdzie miał znaleźć swoich pobratymców. Jednak zamiast tego burmistrz uwięził księcia i odszedł ze skarbem w ręku, śmiejąc się przy tym. Młody człowiek, głęboko strapiony i wściekły, zagroził: nie ujdzie ci to płazem, pożałujesz swojego skąpstwa. Zmieszany książę grał swoją melodię i zwabił szczury, które zniszczyły zapasy żywności mieszkańców wioski i przywlokły zarazę. Z okien szybko zaczęły wyglądać dzieci. Jakiś chłopiec wyszedł z domu i z entuzjazmem podążył za melodią wygrywaną przez mężczyznę. Pewnym gestem chłopiec otworzył całe cele Ferry i go wypuścił. Okej, spoko. Zrobił ci krzywdę, burmistrz, ale co tam, sprowadzę zarazę na całe miasto. Jest na dobroć. Gdy znów pojawił się w wiosce, przyszło do niego drugie dziecko, a potem kolejne. Wszystkie patrzyły na niego zasłuchane. Jego muzyka stawała się coraz łagodniejsza i coraz bardziej porywająca. Dzieci zaczęły wyobrażać sobie cudowną krainę, w której zawsze mogłyby się bawić i nigdy nie musiały dorastać. Historia o szczurach i muzyku, to mi coś ogólnie przypomina. Grupka dzieci stawała się coraz większa. Wszystkie były szczęśliwe, śmiały się, śpiewały i trzymały za ręce, tańcząc w rytm melodii coraz szybciej wygrywanej przez flecistę. Tymczasem flecista, za którym podążyły śpiewające głośno dzieci i uwolnione Ferry, przeprowadził je na górę poza miastem. Wszyscy byli tak szczęśliwi, że nikt nie mógł zawrócić ich z drogi. Na dźwięk fletu góra się rozstąpiła i wszyscy z flecistą na czele przeszli jeden po drugim przez bramę, która natychmiast się zamknęła. Na zewnątrz został pewien kaleka, który nie mógł iść tak szybko jak pozostali. Mieszkańcy znaleźli go zapłakanego i bardzo zasmuconego, że nie mógł dołączyć do swoich towarzyszy. Świat po dzieciach zaginął i nikt nigdy nie dowiedział się, co się im przytrafiło. Flet, czyżby to ten, który chłopcy znaleźli za Miko? Po zakończeniu opowieści dzieci przytuliły się do Huang Hua. O, madam! Chyba zaraz zemdleje. Wracajcie do swoich rodziców, dzieci. Idźcie już. Rozpierzchło się niczym statko małych zwierząt. Podobieństwo jest. Dzieci są cudowne. A czy ja uważam, że większość nawet jest spoko. Zależy. Nie wiem, no. Dobra, to nasza przyszłość. Ja tam dzieci lubię. Jeśli nie są rozwzdrzone i wkurzające. Nie, szczerze powiedziawszy, większość jednak nie jest, uważam. Tak właśnie myślałam. Wybacz mi to pytanie, ale jeśli cię się nie mylę, jesteś jedyneczką, prawda? Tak, skąd wiesz? Da się to wyczuć. No, po zapachu? Nie wiem. O, to Aleja. Mówiła mi, że chciałaby być na moim miejscu. Znaczy w jakim sensie? Przedstaw Aleję Huang Hua. W sumie chyba nie przypominam sobie, żebym mówiła w ogóle Alei, że będę z Huang Hua. Czy nie rozumiem, dobra. nie rozpatruję. Dobra, przedstawmy. Chodź Huang Hua, przedstawię ci kogoś. Huang Hua, poznaj Aleję. Aleja, przedstawiam ci Huang Hua. Ja... O! Na szczeniaczek. O, jestem przeszczęśliwa, że mogę panią poznać, o wielka damo Huang Hua. Wow, no to przełamała lody. Bardzo miło mi cię poznać. Wybacz, ale ja naprawdę bardzo chciała cię poznać. Nie gniewam się, jestem w końcu taka sama jak wszyscy. Słucham? Jest pani faworytką do tytułu Feniksa i co więcej, pani talenty i dokonania są znane w całej Eldarii, że nie wspomnę już nawet o pani pochodzeniu. Jeśli nadal będzie wkładać tyle energii w to, co mówi, to w końcu eksplodujesz. To nic wielkiego, zapewniam cię. Jest pani moją idolką. Dobrze, że nie fanką. Dziękuję. Doszła z łzami w oczach. Cieszę się, że mogłam jej sprawić przyjemność.